Dzień dobry Panie Trenerze, przed nami sobotni mecz z Górnikiem Zabrze. Spotykamy się w przededniu tego pojedynku. Tradycyjna konferencja prasowa. Zaczniemy od pytań i na początek Piotr Jawor z Interi. Pierwsze pytanie, czy zdradzi Pan co chciał przekazać profesorowi Filipiakowi podczas wywiadu dla NC+. No, akurat no, to nie jest już dzisiaj istotne i to nie ma żadnego znaczenia. Drugie pytanie, w trakcie tego wywiadu profesor Filipiak wspomniał, że jeszcze długo po meczu przeżywał pan te derby. Emocje już opadły, czy cały czas buzują? No, oczywiście, że każdy ma emocje i dalej buzują. I ostatnie pytanie od Piotra Jawora. Najbliższe dwa spotkania mogą zdefiniować, o co w tym sezonie będzie grała Krakowia, bo może zakopać się w dole tabeli, ale też wskoczyć do górnej połowy. Czy pan i zawodnicy też tak patrzycie na mecze z Górnikiem i z Lechią? No, dla nas każdy mecz jest, jest bardzo trudny, bo wiemy, że mamy te minusowe punkty i one bardzo duży wpływ mają na to, jak ta tabela się przedstawia, bo tak rozmawialibyśmy zupełnie w innym tonie. No ale na pewno są to bardzo, bardzo istotne mecze, te, które pozwolą na pewno, jeżeli się udałoby wygrać te obydwa spotkania, zagrać dobre, dobre mecze, to byłoby też nam łatwiej mimo wszystko gdzieś tam złapać ten oddech. Jacek Żukowski, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Panie trenerze, trzy lata temu po nieudanych derbach też graliście z Górnikiem i tamto zwycięstwo 4 do 0 zapoczątkowało pewien przełom. Czy teraz po derbach, które nie były tak nieudane, ale zostawiły niedosyt, liczy pan na przełom? No to jest każdy mecz podchodzimy rzetelnie, no akurat tutaj zdajemy sobie sprawę, że niektóre mecze tak się poukładały i my chcemy zrobić wszystko, żeby teraz te spotkania zagrać dobrze, żeby, żeby jak najszybciej to co powiedziałem we wcześniejszym pytaniu odskoczyć od tej grupy z dołu i zadomowić się w środku i później walczyć o tą górną, górną część tabeli. W dalszym ciągu Jacek Żukowski? Pański przyjaciel Marcin Brosz rozwinął górnika. Czego mu pan zazdrości w dobrym tego słowa znaczeniu, a czego on mógłby zazdrościć panu? No, akurat Marcina, trzymam kciuki, zawsze jest to bardzo solidny, solidny trener i cieszę się, że, że tak pracuje, ale nie zazdroszczę mu niczego. Podejrzewam, że mi też nie zazdrości niczego. I ostatnie pytanie redaktora Żukowskiego. Krakowia zremisowała już sześć meczów w tym sezonie, podczas gdy w całym ubiegłym pięć. Z czego to wynika? Gracie ostrożniej, bez ryzyka, czy to po prostu przypadek? No, to jest akurat też związane z tym, że mieliśmy minusowe punkty i musimy teraz w każdym meczu inaczej trochę grać, bo musimy za wszelką cenę zdobywać punkty i nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek ryzyko gdzieś tam. A z drugiej strony jest to też dużo przypadków jednak w wielu, w wielu tych, tych meczach, które, które były. I ostatnie dwa pytania: Paweł Słomiak, Krakowia, Kraków.pl. Powrócę do swego pytania przed poprzednim meczem. Największą bolączką Krakowi jest atak ciężko strzelić więcej niż jedną bramkę w meczu. Czy klub planuje pozyskanie napastnika w przerwie zimowej? No tutaj akurat to, co rozmawialiśmy ostatnio tydzień temu, to bardzo często jest związane z tym, że my jednak my wszystko musieliśmy się borykać z wieloma problemami. Tak jak i Alvarez, który nam wypadł i Rivaldinio, który był bardzo długo e, chory, jeżeli chodzi o COVID. Dlatego ci, ci zawodnicy wchodzą i akurat ja wierzę w to, że oni jeszcze zaczną zdobywać bramki, ale też potrzebują trochę czasu. I ostatnie pytanie w trakcie naszego spotkania. Ponownie Paweł Słomiak. Czy klub planuje wzmocnienia na innych pozycjach? Kogoś zawdowiaka chyba jednak potrzeba. No mamy wielu też zawodników, którzy, którzy też czekają na swoje szanse, którzy grali i też akurat jak się jeszcze wyleczy Kamil Pestka, to, to nam to dojdzie jeszcze alternatywa, którą mamy na tych i skrzydłowych, także akurat tutaj jeżeli wszyscy będą zdrowi już w 100% to będziemy mieli bardzo silną kadrę, no ale w każdym okienku jest to możliwe, bo nie ma co ukrywać, że, że gdzieś tam zawsze obserwujemy ten rynek i, i może się ktoś trafi ciekawy.